Które nazywały się najpierw Maor, a potem Apogeon. Ja gram dużej ilości bankowych składów. Z kolei Piotr grał w wielkiej ilości właśnie bankowych składów. Grał na przykład m.in. w Urazie Psychicznym, potem w Krzykujnicy, gdzie też Paweł grał. No, a z kolei ja z Piotrem, to jest mój młodszy brat, graliśmy razem w zespole, w pierwszym zespole, w ogóle takim młodym banku, który się nazywał Jomos. No, a potem przyszło. Właśnie przyszedł czas i wszyscy się poznaliśmy, że zaczęliśmy grać razem. Wszystkie, to mi ubranie, kiedy w trzymam brzytwę. Gdy do ciągu widzę,
projekt powstał dokładnie 3 lata temu. 3 lata temu. Cichy projekt to jest taki zespół, który się spotyka raz do roku. Czyli ludzie zgromadzeni, których tu znam, przyjeżdżam do Sejm, gdzie się spotykamy wszyscy i gramy. Się nazywa Cichy, bo jest cichy. Po prostu się spotykamy, gramy cicho, robimy próby, nikomu nic nie mówimy i wtedy wychodzimy w scenach właśnie gdzieś zagrać w pubach czy właśnie w Domu Kultury. I co tu więcej mogę o tym powiedzieć? To jest właśnie cichy projekt. Co jest najfajniejsze, że po tak długim czasie i po tak długiej przerwie właśnie cały czas się rozumiemy, cały czas nadajemy na tej samej fali.